Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj Bliski Wschód, ale ten bliższy, bo Turcja. Ze mną jest Aleksandra Maria Spancerska, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Dużo się dzieje wokół Turcji. Jeszcze kilkanaście dni temu niedzielny atak bombowy w Stambule i oskarżenia w stronę separatystycznej partii pracujących Kurdystanu. Teraz informacje o atakach lotniczych na cele kurdyjskie, a Erdogan mówi, że to dopiero początek. Jak łączyć oba wydarzenia? Bo rozumiem, że oba wydarzenia mają wspólne tło. Tak, więc krótko na temat tego zamachu bombowego w Stambule z 13 listopada. Tutaj Süleyman Soylu, czyli minister spraw wewnętrznych, obarczył odpowiedzialnością partii pracujących Kurdystanu, ale także zasugerował winę Stanów Zjednoczonych. Dotychczas żadna z organizacji nie przyznała się do organizacji ataku, więc tutaj trudno powiedzieć, kto się tego dopuścił. Być może był to też jakiś akt prowokacji, który posłużył władzy za pretekst do przeprowadzenia nalotów na cele w północnej Syrii i w Iraku, co jednocześnie może stać się takim preludium do pełnoskalowej operacji lądowej. Więc tutaj sytuacja jest dość dynamiczna i tak w zasadzie od 21 listopada, ale i nawet kilka miesięcy wcześniej pojawiały się takie sygnały, że ten czas rozrachunku, bo takim sformułowaniem posługują się tureccy decydenci, jest bliski. Więc sama decyzja w ogóle o operacji takiej naziemnej może przyciągnąć się w czasie, ale okoliczności dla Recep'a Tayyip Erdoğana są dogodne. Może też dla wyjaśnienia. Turcja grozi inwazją na syryjskich Kurdów. Pytanie, dlaczego? Warto zacząć od tego, że tam funkcjonują takie coś, co się nazywa Syrian Democratic Forces. To jest organizacja kurdyjska wspierana przez Stany Zjednoczone do walki z Państwem Islamskim. I tam trzonem takim zbrojnym są Ludowe Jednostki Obrony, czyli YPG. I Turcja postrzega tą organizację za przedłużenie partii pracujących Kurdystanu i postrzega ją za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego państwa tureckiego. Więc tutaj to byłaby kolejna taka pełnoskalowa operacja militarna, którą Turcja by przeprowadziła na terytorium północnej Syrii, bo od 2016 roku to już były trzy operacje. Więc oprócz tego Turcja też prowadzi takie operacje uzupełniające na terytorium w ogóle państwa tureckiego, oprócz tych takich operacji antyterrorystycznych w północnej Syrii i w Iraku. Więc tutaj Turcja argumentuje, że sama podejmuje takie samodzielne decyzje, ponieważ nie może iść na ustępstwa względem zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, chociaż w mojej opinii trudno byłoby Turkom zdecydować się na nową inwazję bez uzyskania zgody Rosji, czyli tutaj mamy jeszcze kolejnego gracza. Co na to Damaszek? Damaszek generalnie sprzeciwia się jakiejkolwiek interwencji militarnej strony tureckiej, chociaż w ostatnim tygodniu pojawiły się takie doniesienia, że być może dojdzie do spotkania Recep'a Tayyipa Erdoğana z prezydentem Assadem i generalnie jest taki scenariusz i ja go przewiduję, że może dojść do takiego spotkania nawet przed wyborami, bo obecnie tutaj dialog z Damaszkiem jest prowadzony na poziomie organizacji wywiadowczych, więc niewykluczone, że do takiego spotkania by doszło, ewentualnie tutaj gospodarzem mógłby być Władimir Putin i wówczas Recep Tayyip Erdoğan mógłby podjąć taki dialog w celu ograniczenia przestrzeni działań dla syryjskich sił demokratycznych, które są sojusznikiem USA w Syrii, tak jak powiedziałam, a jednocześnie są wspólnym wrogiem Asada i Erdoğana,
To też pomogłoby Erdoğanowi odciążyć go w obliczu presji opozycji w kwestii obecności syryjskich uchodźców przed wyborami. Sami Kurdowie nie mają życia, dobrego życia, bo również i kolejny irański atak rakietowy na Kurdów. No właśnie, więc jakby tutaj zagrożenie jest z różnych stron. Ponadto też są takie scenariusze, w których taka turecka operacja lądowa w północnej Syrii mogłaby doprowadzić do tego, że te obszary, które są obecnie zajmowane i kontrolowane przez te syryjskie siły demokratyczne, tam znajdują się więzienia, w których są przetrzymywani bojownicy z ISIS, czyli z tak zwanego państwa islamskiego, i w wyniku takiej operacji te więzienia mogłyby zostać zniszczone, a ci więźniowie mogliby wydostać się na wolność, więc to oczywiście groziłoby destabilizacją sytuacji w regionie. Pozostaje tylko jeden aktor bardzo ważny. Chodzi o Rosję, która dzisiaj ma jakiś wpływ na politykę Erdoğana? Jak najbardziej ma wpływ i tutaj bardzo ważny jest ten kontekst przyszłorocznych wyborów. Chociaż tak jak powiedziałam, tutaj Erdoğan będzie liczył się tutaj z opinią Rosji, rozważając decyzję o operacji lądowej. Erdoğan próbował uzyskać zgodę Rosji na taką operację już w sierpniu podczas spotkania z Putinem w Soczi, ale spotkanie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, więc być może jeszcze w tej kwestii coś się zmieni. Na pewno to, co widać, to co robi Erdoğan, to stara się właśnie konsolidować swój elektorat wokół takiej retoryki nacjonalistycznej i antykurdyjskiej, i to krótkofalowo też może mu pomóc zmobilizować ten elektorat przed wyborami. Bardzo dziękuję za ten komentarz, za przybliżenie tej rzeczywistości. Aleksandra Spancerska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Do usłyszenia. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.